Witajcie w Połącz Kropki. Grzegorz Turniak, którym przed chwilą rozmawialiśmy, zaprojektuj swoje życie, opowie nam o tym, jak robić networking, ale nie jak robić networking, bo o tym napisałeś bardzo wiele książek i dużo o tym mówiliśmy w czasie nagrania, ale o tym, jak robić networking teraz w czasach pandemii. Co się zmieniło i jak połączyć się z ludźmi, kiedy nie można pójść do pubu, czy nie można pójść na konferencję? Więc ja wspominałem o tym w czasie mojego wywiadu, tej pierwszej naszej rozmowy, że LinkedIn jest genialnym narzędziem. Mhm. I tutaj będę wielkim tego orędownikiem, tak jak do tej pory byłem tym niestrudzonym orędownikiem wartościowej idei networkingu, minglingu. Ale to były fizyczne spotkania. Tak. Natomiast teraz jest sytuacja jaka? Paradoksalnie w networkingu najlepsi są, nawet w tym w realu, są introwertycy. Bo w tej mojej metodzie 5P, przygotuj się, przełam lody, pogaduszki, pogawędki, przemieść się i podtrzymaj relacje, introwertycy są bardzo dobrzy w pierwszym, w piątym kroku. Czyli przygotuj się i podtrzymaj relacje. Ekstrawertycy brylują, szaleją. Środkowie trzy, tak? Tak, ale nie potrafią tego później niejednokrotnie skomercjalizować. Mhm. I podobnie z mediami społecznościowymi. Czyli to jest taka rzecz, że część osób, mówi się, że na te 4 miliony Polaków na LinkedInie. 4 miliony Polaków na LinkedInie. Tak, mniej więcej. Mhm. 3 miliony 600 tylko obserwuje albo w ogóle nie wchodzi. 400 tysięcy czasami wchodzi i coś zalajkuje czy skomentuje, a 40 tysięcy do 50, może 80 tworzy treści. Czyli wszystko, co czytamy na LinkedInie, to jest kilkadziesiąt tysięcy, 30, 40, 50 tysięcy osób, no, tak? Wiesz, tam różne są statystyki, ale nawet jeżeli to jest ciut więcej, to jak gdyby to też pewnie nie więcej jak 100 tysięcy. I znowu, ja ponieważ tych treści najpierw pisałem sam, teraz pomaga mi Piotr Komas, mój wspólnik, to zobaczyłem, że tak, jest oczywiście kilka barier. Pierwsza bariera, no, że czy to nie będzie pochłaniać czasu. Druga bariera, że tam są trywialne treści. Ale jak ja mogę poznać ludzi dzięki LinkedInowi? I teraz tak, rzeczywiście 80% treści na LinkedInie to są treści relatywnie trywialne. Relatywnie handlowcy, marketingowcy, no, coachowie, mentorzy, pokazujące momenty. Natomiast tam są z jednej strony perełki, a z drugiej strony jest coś, co ja teraz obserwuję jako ten mentor CEO na LinkedIn. Rozmawiam z moim klientem, mówi: Grzegorz, dzięki temu, że ty mnie tak do tego LinkedIna od pół roku na naszych Nordic Walking co niedzielę, ciuteńko tam mnie motywujesz i sprawdzasz i inspirujesz, ja nagle znalazłem gościa, którego nie widziałem 10 lat i tak, nie zadzwonię do niego, a po co dzwonić, jaki masz interes? No nie zadzwonię do niego. Ale na LinkedInie mógł skomentować i zalajkować moją umiejętność, to żaden problem. A najważniejszą zaletą, najważniejszą walutą na LinkedInie, w social mediach są lajki, komentarze, potwierdzenia kompetencji. Bo tego w cudzysłowie nikt nie robi. Te 3 miliony 600 tego nie robi. W związku z czym, kiedy ty komukolwiek zalajkujesz posta, a już skomentujesz, a jeszcze mu umiejętność, a na przykład mu referencję, to on jest ci zgodnie wdzięczny. Bo i możesz odświeżyć relację, którą miałeś, albo ją zacząć. W sposób nieinwazyjny, bo to nie jest telefon, jednak jest inwazyjny. No mail napisze, czy ma aktualny mail, czy nie ma aktualny mail, telefon strzelę się w temat, nie trzeba w ogóle po co do mnie dzwonić. Czyli efektywnie mogę wybrać osoby, na których mi zależy i zacząć z nimi prowadzić dyskusję, obserwując ich i komentując. Tak. I w pewnym momencie stanę się bardziej widoczny czy też... I oni nagle słucha, wiesz co, Grzegorz, właśnie o tobie myślałem. To jest moja najpiękniejsza rzecz, którą słyszę. Aha. Mam kilku takich klientów też w tej mojej usłudze CEO na LinkedIn, że on mówi: Grzegorz, no szukam pracy, nie mogę znaleźć, no headhunter też nie działają, ogłoszenia nie działają. Chcę, żebyś pomógł mi uruchomić moją sieć kontaktów. No i teraz jest taka ciężka ścieżka, no bo ci ludzie nieprzypadkowo nie mają uruchomionej tej ścieżki, no bo się po prostu tego boją. Nie, byli w tych 3 milionach 600. A tym jest co, tak? To jest troszkę taka rzecz, że sam wiesz, bo pracowałeś na wysokich szczeblach. Część executive, część tych menadżerów to niestety mają muchy w nosie i ludzie troszeczkę traktują z góry. I ludzie im na koniec... Nigdy takich nie spotkałem. No to ja spotkałem paru takich. Okay. Dobrze, mamy inne doświadczenia. Oczywiście. I teraz tak. I oni, ponieważ tej zasady wzajemności nigdy nie używali, to co mówili mi Najbarra, że proś o pomoc i pomagaj innym. Proś o pomoc. Moja teza jest taka, że jeżeli ja o coś cię poproszę, to ty masz śmiałość, żeby mnie poprosić, to ja cię poproszę, to ty mnie poprosisz, to ja cię poproszę, to jest relacja. A ponieważ ci executive, no jak to będzie, może wydać polecenie, panie Małgosiu, proszę mi przynieść to, panie, proszę mi to zrobić. Niby jest proszę, a to jest polecenie służbowe. A w momencie, kiedy ona ma siebie poprosić. Ale w sieci społecznościowej nie da się tego zrobić. Ale patrz, ludzie, jeżeli ty jemu skomentujesz post, to nagle on się czuje zobowiązany, ale w ogóle jest mu miło, sympatycznie. Ty, słuchaj, fajnie, od dawnośmy się nie wiedzieli, warto pogadać. Czyli sugerujesz o tym, żeby celować w te osoby, które się poznaje. Po pierwsze tak, uruchomić swoją sieć kontaktów, czyli tak mówiąc certobliwie, wziąć swojego skrzynkę gmailową, na LinkedInie ustawić zaimportuj kontakty, zamknąć oczy, nacisnąć Enter i masz zasane wszystkie 5000 kontaktów. Mhm. Zrobione. I już. A teraz tych 1500, wszystko jedno ile masz,
przeglądasz sobie, no ja codziennie mniej więcej 20 osobom wysyłam życzenia urodzinowe. No bo przy takiej ilości... No to się tyle jest. Jak masz 1000, to byś miał... Na LinkedInie wysyłasz urodzinowe życzenia? I na Facebooku, tak. Okej. Okay. No nie zawsze na Facebooku, zawsze na LinkedInie. W związku z czym efekt jest taki, że w momencie, kiedy ty zaczniesz, jak powiedziałem, lajkować, komentować jego posty, to ta osoba natychmiast się odzywa, ponieważ jak spojrzysz, nikt nie lajkuje, nie komentuje postów. Nikt. Sama swoje jak patrzysz, 3-4 lajki, 5-8 lajków, 2-3 komentarze. No, dzięki audycji jest tego trochę więcej, ale... Ale to też nie porywa, prawda? Wydawać by się mogło, bo jakie ma zasięgi w tej chwili? Ale zasięgi w sensie postów? Tak, tak, tak. Znaczy nie postów, no. nagrań. Nagrań? Ile słucha? Ogląda. Słucha nas ponad 50 tysięcy, znaczy słuchanie jesteśmy ponad 50 tysięcy razy miesięcznie, po 60 podchodzi, oglądanie między 30 a 40 tysięcy. Unikalnych userów ile masz? Wiesz co, to trzeba by sprawdzić statystyki, tak, 35-40 tysięcy osób. Czy rozumiesz, czyli jeżeli ja mam 22 tysiące i pod każdym moim postem jest 100 komentarzy, to masz zaangażowaną społeczność. Ale ja to świadomie na tym pracuję, nie? I to jest ja tego, czyli moim zdaniem można to zrobić, czyli jeżeli chcesz, żeby ten networking działał, to po pierwsze zaimportuj kontakty, podtrzymaj relacje tymi, których znasz, bo każdy z nas tych 100, 200, 300 osób zna. Studia, jedna praca, druga praca, trzecia praca, klub, to tamto, siamto, mam to, w związku z czym uruchom te swoje kontakty w bardzo prosty sposób. Zacznij lajkować. Znowu, jeżeli masz 8000 kontaktów, 100 jest aktywna, z tych 100 aktywnych, naprawdę aktywnych jest 20, pracuj na tymi 20. W ogóle zamknij oczy na tych 980, którzy nie. W ogóle ci, co... To jest moja mocna strona. Ja nie widzę 980, którzy nie. Ty widzisz aktywne tylko osoby. Tych 20. I z nimi pracuję. I nie narzekam, ale ja mu zalajkowałem, on mi odpowiedział, a to oni w ogóle, a takie ma... Wiesz, ludzie natychmiast podają w narzekanie. A ja to w ogóle zostawiam. 20 osób, wow, 20 osób! I jak tak tydzień, dwa, trzy? Nagle ludzie, o słuchaj, fajnie, że piszesz, bo akurat tego potrzebuję, o, a czy mógłbyś mi w tym pomóc? Wszystko. I to jest takie proste. Aczkolwiek... Czyli LinkedIn jako to narzędzie, ale to nie musi być LinkedIn. Może być Facebook. Facebook tylko dla mnie ma tą wadę, dlatego 3 lata temu zrobiłem na taki 3-letni rozwód, teraz wracam, bo wpadłem w taką bańkę, jak każdy z nas jest. Informacyjną. I ona niestety w związku ze zmianami w Polsce i tymi historiami zaczęła być lekko taka, no... Toksyczna, agresywna i ja miałem tego już dosyć, nie? W związku z czym odciąłem się na LinkedInie, na szczęście tego nie ma, przynajmniej do tej pory nie było. Teraz już wróciłem, ale świadomie buduję sobie swoją bańkę. Ale rozumiem, że wybierasz osoby, które widzisz w swoim feedzie na LinkedIn i jest na Facebooku, czy nie filtrujesz tego? Nie filtruję, wiesz, tylko tak, jak ja mam tych kontaktów ileś tam, codziennie wysyłam załóżmy 100 wiadomości, lajkuję ze 100-200 postów i komentuję, to ja mam w moich komunikacji, czyli komentarzach i tych tyle, że ja nawet nie mam czasu na to. Ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna... Ile czasu spędzasz pracując na LinkedInie? Bo to jest twoja praca, tak, więc ja rozumiem, że to jest dużo. Moim zdaniem powiedziałem 3-4 godziny dziennie. A osoby, którym pomagasz, też osoby, to ile dobrze jest, żeby zacząć 10, budować? 5-10 minut dziennie. Wystarczy absolutnie. Tylko powiedziałem, po pierwsze, no, mieć w miarę przyzwoity profil, żeby nie było totalnie dziurawy. No jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, URL, takie proste rzeczy, bez przesady. Zasanie kontaktów i teraz przez pierwsze, jak powiedziałem, pół roku wystarczy po prostu tylko być aktywnym, komentować, czasami udostępniać czyjeś posty. Jak już się poczujecie komfortowo i zobaczycie, jest fajnie, no to tak, bierzecie sobie kogoś takiego jak ja, czy kogoś jakiegoś takiego swojego mentora, który wam przygotuje linię postowania, żeby te posty... Co to jest linia postowania? To jest tak, że my dla naszych klientów szykujemy 3-4 linie postowania. Jedna to są jego doświadczenia, druga związana z produktami, trzecia związana z czymś tam jeszcze, czwarta z czymś tam jeszcze, w zależności kto czego potrzebuje i szykujemy serię 3, 4, 5, 10 postów. I to powoduje, że budujemy swoją sieć kontaktów i też jesteśmy bardziej rozpoznawalni. I wiesz, czasami jest tak, że w tych postach na przykład my wspominamy o jakimś kliencie, podziwiamy czyjś post, na przykład tutaj mój wspólnik no, skomentował jedną z firm obecnie na rynku, duża, znana, która pomaga w dostarczaniu paczek, no i się sam właściciel obruszył, bo tam coś tam, jakaś rzecz słabo działała. Czasami można takie rzeczy wyłapywać słabsze, czasami można fajniejsze rzeczy wyłapywać. U innych klientów staramy się generalnie wyłapywać rzeczy pozytywne, nie negatywne. Tam akurat patrzyliśmy, jak zareaguje właściciel. No, zareagował niewłaściwie, bo nie miał świadomości, że to, co jest drobnym druczkiem w drugim mailu, w ogóle ludzie tego nie widzą. I szlak ich nagle trafia, że nie mogą zrobić tego, co by chcieli. No, a on to wziął na klatę, że ktoś mu chce przykopać, nikt nie chce mu przykopać. No, zostawmy. My staramy się, relatywnie jest niewielu tych egzekutów, nie jest tych liderów, którzy piszą fajne rzeczy i staramy się to pokazywać, no i to też ma pozytywny wpływ, czyli bądźcie inteligentni. A wierz mi, moja wspólniczka Agata,
dziennie wchodzi 3 do 5 minut. Raz na miesiąc, jak bardzo ją poproszę i jej spotracujemy, to napisze coś, ale bardziej kolega z zespołu pisze, ona to customizuje pod siebie i to idzie. Mhm. I przez pierwszą godzinę komentuje te komentarze. W związku z czym to deep introvert. Ona czyli nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. To tylko, jak powiedziałem, to czego uczymy w tych naszych programach Employee Advocacy, żeby mieć odpowiednie nawyki. Czyli trzeba mieć LinkedIn onboarding, potem LinkedIn performing, czyli właśnie jak już mam ten dobrze fajny profil, mam tych fajnych kontakty, to nauczyć się tym. I to nie jest jakiś rocket science, to są proste rzeczy, ale wiesz, no. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję. Dzięki Grzegorzowi wiecie już, jak rozpocząć swoją przygodę z networkingiem, jeżeli tego do tej pory nie robiliście i jeżeli potrzebujecie to robić zdalnie, to jest dobre miejsce, żeby zacząć. Dziękuję.